znajdziesz lepszego schabu. Jestem w stanie totalnie się założyć, że to będzie najlepszy schab, jaki kiedykolwiek zjesz. Kruche i rozpływające się w ustach mięso, otoczone aksamitnym sosem, smakuje fenomenalnie. Czy nie brzmi to dla Ciebie przepysznie? Koniecznie napisz w komentarzu, z jakimi dodatkami podasz schab u siebie. Pamiętaj też o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Cebulę kroję w piórka, ale jeśli wolisz, możesz pokroić ją w drobną kostkę. Plastry schabu rozbijam na grubość około 5 mm. Mięso doprawiam do smaku solą, pieprzem oraz papryką słodką. Mięso najlepiej jest przygotować dzień wcześniej, dzięki temu nabierze więcej smaku. Składniki do przygotowania schabu znajdziesz na końcu filmu. Na patelni rozgrzewam olej i podsmażam na nim mięso. Smażę z obu stron, aż mięso dobrze się zrumieni. Następnie zdejmuję mięso z patelni i na tej samej patelni podsmażam cebulę, aż się zeszkli. Do cebuli ponownie dodaję schab. Składniki zalewam bulionem i gotuję pod przykryciem, aż mięso zmięknie. Pod koniec gotowania zdejmij pokrywkę, aby sos mógł odparować i zgęstnieć. Jeśli nie masz bulionu, możesz wykorzystać wodę. Dopraw wtedy sos do smaku. Tak przygotowany schab jest przepyszny i idealnie kruchy. Z jakimi dodatkami podasz go u siebie? Koniecznie napisz w komentarzu. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!